talerza, w którym chcieliśmy Państwa poczęstować. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. To jest element współpracy. Że dzisiejszy artysta nie jest już tym samotnikiem, który w zaciszu pracowni męczy się ze swoją osobowością i tworzy rzeczy w całkowitej samotności. Gdyby nie Jerome, mąż Kasi, tej wystawy by nie było. Ponieważ on, znający się na tej części sztuki, właściwie stworzył drugą część wystawy, czyli właściwą część wystawy, ponieważ my, ludzie sztuki, nie do końca potrafimy się odkryć. Ale za to dajemy materiały. Także ta wystawa jest również o bardzo dziwnej współpracy, o tym, że sztuka powstaje w jakiś sposób wspólnie i dzisiaj pole oddziaływania jest o wiele większe. Zapraszam na Magdalenkę, zapraszam do oglądania wystawy. W razie czego mogę pomóc, ale jak mówię, jest ona w jakiś sposób przełomowa, ponieważ pokazuje to, co jest poza rzeczywistością, w której jesteśmy w tej chwili. I pokazuje tę rzeczywistość, w której się na co dzień obracamy i z czego sobie nawet do końca zdajemy sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.